wow. Siemanko, jak to ładnie mówią. Właśnie wylądowałem w Kamieniu Śląskim. To jest właściwie miejsce, w którym nigdy w życiu nie byłem i myślałem, że nigdy się tutaj nie pojawię. Jest to miejscowość pod Opolem, w której znajduje się tor Silesia, na którym można pojeździć szybkimi autami. No nie tylko szybkimi, wolnymi też. Jestem tu, żeby przejechać się radikalem, czyli takim bolidem, który jest trochę wolniejszy od Formuły 1, a jednak tak samo niebezpieczny. I co jest najważniejsze, to oczywiście to, że jak dodamy gazu, to odpływa nam krew z głowy. A teraz, żeby urozmaicić moją podróż, chciałem powiedzieć, że nie ma tu żadnej taksówki, żadnego autobusu, więc muszę przejść się na piechotę przez parę kilometrów. Żeby było jeszcze zabawniej, muszę wam powiedzieć, że oczywiście nie działa mi tutaj zasięg. Rozkład jazdy mówi, że za 3 minuty będzie jedyny autobus w ciągu dnia. No ale widziałem, są kasztany, można pozbierać. A i swoją drogą, pozdrawiam wszystkich z Kamienia Śląskiego. W polskiej kulturze jest tak, że nikt nie zabierze was na stopa. Właśnie próbowałem przez chwilę złapać tu jakaś stopa i bardzo mi się podoba, jak ludzie unikają wzrokiem autostopowicza. Normalnie jak im się rozchorował, to jest niesamowite. Widzę, że siedzą i dłubią w nosie i tak nie chcą mnie zabrać. Dzień dobry. W tamtą stronę jest lotnisko? Dobra, dziękuję. Bye, bye. I właśnie taka miła pani zatrzymała się i zabrała mnie na stopa. Powiedziała, że normalnie tego nie robi, ale dzisiaj ma taki dobry dzień. Bardzo dziękuję. Fajnie. No jeszcze zostało mi kawałek do przejścia, ale przynajmniej te pierwsze 3 km zostały załatwione. A po co tutaj jestem? Po to, żeby przejechać się radikalem, czyli autem, które przyspiesza w 2,7 do 100. Kierownicę zakłada się dopiero po zapięciu pasów tutaj. Lusterka, to trzeba wsadzić klucz imbusowy i przekręcić, żeby można było zobaczyć, co jedzie za wami. Proszę. Dobra. No i pojechał. Idziemy teraz zobaczyć, jak rozgrzewa się na torze, a potem ja zgarnę jakieś kaski, siądę tam z boku, żeby mnie podopinali jakimś pasem. Tam w tle, nie wiem, czy widzicie, pewnie ciężko. Generalnie są spryskiwacze, które cały czas leją wodę, żeby można było jeździć w poślizgach. Nie no, to jest atmosfera. Aż by się chciało kupić jakieś szybkie auto. Kiedyś się kupi. Albo już się kupiło i już się nie ma. Proszę państwa, co za huk i atmosfera. Chcielibyśmy sami skoczyć na ten tor i pojeździć sobie tymi go-kartami. Patrzcie, jedzie i zaraz usłyszycie piękny huk. Jedziemy. I... aż ucho boli. Dobra, nie wiem, czy mnie słychać, ale... idziemy na przejażdżkę. Jedziemy. Właśnie wróciłem, ale jazda, powiem wam, że wow. Ach, ale twarde to siedzenie, ja mam trochę rozsypane plecy od sportu, więc no boli. Ach.
ale jest zupełnie jak w grze komputerowej, tak? 100%. I tak odpala się sportowe auta. Na pych! Akumulator padł, więc musimy teraz go rozpędzić. No, odpalił. Jest! Udało się odpalić górę na pych. Dzisiaj taka miła przygoda. Nie czeka, bo będę wracał sobie tą Cessną z powrotem do Warszawy. Dobra, zaczynamy podróż. Tutaj samolotem. Kapitan Radziu pozdrawia tutaj widzów. Pierwszy dywizjon. Tak, właśnie. Dobra, gdzie ja tutaj się podłączam. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. Dotarliśmy na miejsce, to już jest Warszawa. Ja miałem dzisiaj naprawdę fajny dzień, taki, no, jak z bajki trochę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, także w tym momencie możecie oczywiście zasubskrybować kanał, tam u góry ten dzwoneczek jeszcze napisać. Oczywiście do zobaczenia za tydzień. Cześć!